Jeśli Państwo możecie ustawić się jakoś tak, część może na schodach, ale w każdym razie... Tutaj każdy z wydziałów ma też... A część z Państwa pójdzie potem do sali E9 na zajęcia związane z robocie. A czy tak? A czy my idziemy w sali? Dobrze, to będzie Grażynek. Dobra, składam. Masz do osoboty. Dobra, to teraz tak. Ma wyłączcie te osoboty. Macie dużo kartek, więc jeżeli komuś nie wyszło, to minie to. Nie, po prostu minie po prostu. Uwaga, jeżeli ktoś ma x-a, kwadracik, znaczy ten krzyżyk, dopuszczamy ozobota. Zobaczycie, jak on sobie jeździ. On sobie sam zakręca, może dojechać tam, gdzie musi. Komuś nie jeździ ozobot? Wszystkie jeżdżą? A, wam uciekł. No, widzicie. No to takie stworzenie. Poczekaj. Aha, już dalej nie pojedzie. Nie, już dalej nie pojedzie. I teraz tak, zrobimy mu małą niespodziankę naszemu odwrotowi. Na tych kartach, macie tutaj takie karty, to są wasze ściągawki, karty z kodami. To jest właśnie język naszego osobowa. Zobaczcie, jakie on ma tutaj funkcje. Może jechać wolno, może jechać bardzo szybko, może jechać na prędkości turbo, może skręcać, może zawracać. A może się zatrzymywać, może jechać z zygzakiem i tak dalej. I teraz proszę Was, żebyście znaleźli taką komendę, jak zawróć na końcu linii. I teraz na każdej z linii narysujcie te dwa kwadraty. Tylko teraz tam, zobaczcie, te kwadraty, które będziecie rysować kolorami, muszą być takiej samej wielkości jak czarna linia. One muszą być mniej więcej wielkości, jak jest kratka w zeszycie, w kratkę, w takiej wielkości. I uwaga, na liniach rysujecie kolory. O, powiedzmy, że wraca. To jest na odwrót. Wszystko. Wszystko. Ciekawe, bo ci wszędzie. I chciałabym, żeby każdy odwrót pojeździł i trochę to zawracał. Niech to jeździ ta reakcja. Mu się podoba. Jak narysujecie na każdym końcu, to po prostu go zapuścicie i on będzie tak samo jeździć. Będzie sobie odejść, dziewczyny mają. Na każdym końcu tu nie pójdzie na pewno. Mhm. Tu też nie. Takie wielkości możecie robić, nie? A czemu jeździ tylko po tych dwóch liniach? A bo to tak mu się nie podoba, wiesz? O. Jeżeli nie dacie polecenia, no i to już to on będzie jechał na to trzeba poprawić. Czyli, jeżeli na jakiejś komendzie odoko dwa zatrzymuje się, to znaczy, że tą komendę narysowaliście źle. Jak to jest niedokładnie, i uwaga, moja cenna uwaga. Jeżeli ozobot zacznie Wam zjeżdżać z kartki i nie będzie wykonywał poleceń tak, jak Wy chcecie, skalibrujcie go, bo może po prostu jakiś kąt nadania światła się zmienił, on już nie będzie odczytywał tych linii. Także wtedy go kalibrujecie, puszczacie jeszcze raz i wtedy będzie już dobrze.
damy mu kolejne komendy, żeby, nie wiem, przyspieszył, a wyjechał ten tak zwany podróż. I teraz tak, co jest ważne w ozobotach? Ozobotowi trzeba dać komendę wcześniej. Czyli jeżeli mamy skrzyżowanie, na których ozobot... Aha, tutaj też macie, zatrzymaj się.